Luzy na kierownicy, stery skręcane. Spróbujemy rozebrać stery i zobaczymy, co jest w środku. Zaczynamy od odkręcenia głównej śruby kluczem 13. Ta śruba kończy się klinem, który będziemy musieli wypchnąć energicznie uderzając młotkiem. Jedziemy! Akcja! Już! Teraz zwolnimy sobie kabelki trzymające lampkę, tak żeby swobodnie kierownica dała się wyciągnąć. Po wyjęciu kierownicy okazało się, że jest ona połamana. Złamało się mocowanie. Złamała się sama końcówka rury kierownicy. To było jakoś tutaj. O. W ten sposób. No i to pęknięcie i w efekcie odłamanie spowodowało wyluzy widoczne na wcześniejszej części filmu. No, jak widać, ten kawałek, który się odłamał, jest niemały. Jeszcze zbliżenie. To oznacza koniec tej kierownicy. Można by się pokusić jeszcze o ścięcie końcówki i eksploatowanie pozostałej części, ale raczej nie warto ryzykować. Poza tym akurat zależało mi na dosyć długiej kierownicy. Dziękuję.